Do you really think you can win? One little bat. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack, a ja witam się z wami już po raz czwarty w Batman Zagrajmy, w Batman Arkham Asylum. Ponownie musiałem przejść segment ten, dlatego kolesie są teraz o tam. Tak więc, jak tak patrzę, to będziemy zjeżdżali do kostnicy. No, ciekawie. To tak na start, nie? Bo oczywiście lecimy dalej w śladem za Gordonem. A ślad prowadzi nas tutaj. Dobra, to było dobre akurat. Kurde, ale z tego co kojarzę, to w tej części segmenty ze Scarecrowem były naprawdę interesująco zrobione. Chyba już się jeden taki zaczyna, mi się wydaje. To był Gordon dalej, czy? Tak, ewidentnie ktoś lub coś go tu przywlu... Dlaczego mi się tak oczy świecą? Okej. I'm sorry, Jim. Barbara. I'm sorry. I was too late. I'm sorry. The number you dialed isn't available. Please leave a message after the tone. Barbara, are you there? Please hang up your phone. No, już się zaczęło. Jeśli boicie się owadów, to macie przekichane. Kostnica. Get out of here.
To jest dość zryty moment, jeśli mam być szczery. Dobra, jakby każą mi wyjść, no to... Czy wyjść... Wyperdalać, więc chyba... Spróbuję? O! O! A jak wrócę? Kurde, nie wrócę. Drzwi zbarykadowane. Miałem taką cichą nadzieję, że to tak się będzie ciągle to wymieniało, nie? Że nieważne, które, czy wyjdę, czy nie, ciągle będę... Że ile razy wyjdę przez drzwi, ciągle będę wracał do tego miejsca. No ale niestety nie. A, już widzę... Cokolwiek ścianki brały, przestało działać. Dobra, mamy tu... Trzy worki na zwłoki, które o dziwo się ruszają. Okej. Mom? Help us, Bruce! Don't let us die! To jest takie chyba granie, mi się daje na emocjach bardziej, niżeli faktyczny strach, bo... Z tego, co ja się orientuję, to Batman do zakończenia Arkham City jest nieustraszony. W sensie, na koniec Arkham City coś się stało, że w Arkham Knight potem obawiał się, że to, co się tam wydarzyło, może ewoluować i coś. Już nie pamiętam dokładnie, jak to było. Wiem tylko, że na koniec Arkham City coś się stało i potem w Arkham Knight on się obawiał, że to, co zrobił na koniec w Arkham City, to nie było wszystko. W sensie, że to nie było wystarczające i bał się, że... To było jakieś ten... Kurde, co to było? No dobra. Nie będę udawał, że wiem, ani próbował sobie przypomnieć. Lecę dalej. O, nawet straszne nie było. Gość ma worek na głowie i... O, hello there. Ciekawe. Nawet bardzo. Co tu się odjęło nie Pawła? Chyba tylko po i wyłącznie po użyciu tej toksyny ktoś ma prawo się go bać. Bo to jest komiczne, a nie straszne. Właśnie gościu ma jakieś strzykawki na palcach, trochę jak Freddy. Linę przy karku i przy pasie. Do tego jeszcze worek na głowie. A z odworka poza takimi tymi no, że wiecie, że niby takie o, zęby mam długie. No jeszcze gościu, bo o co chodzi? To jeszcze ma tak, takie te, co w maskach gazowych są takie, że te ten, no, no wiecie, no to w czym są filtry tlenowe. Założysz się? No i co? Łatwo. What are you doing, little bat?
Laseruję cię reflektorem. O, 750 expa. Can you hear me? Bruce, what's going on? Oracle, I'm okay. What happened? I lost contact. Are you sure you're all right? Have you found my dad? I'm fine. Had a little run-in with Scarecrow, slowed me down. I'll get back to you in a bit. To tak na YOLO, bo ty jedyny słoik z czymś. Ale ciało w środku, więc. Okej. Geniusz finansowy korzystający swój talent do różnego rodzaju kryminalnych przedsięwzięć. Spiłowane zęby. Świetnie. Poznaczona bliznami twarz upodobnia go do rekina. No okej, ale jakby... A, jeszcze właśnie, jeszcze strach na wróble. O, to! Dlaczego on tu wygląda inaczej niż w grze? On tu wygląda jeszcze mniej strasznie niż w grze. No, z tym, że jeden z najgroźniejszych, to bym się spierał. No, przynajmniej dopóki Joker żyje, nie? Bo tak długo jak Joker żyje, to Scarecrow jest daleko za nim. Dobra, i nic nowego. A, modyfikacja. No i cyk, bonus do kombinacji. Jaki szpagat, kurde. Zazdro. Sam chciałbym tak umieć. Byłoby dość śmieszne, jakby tutaj się jeszcze jakieś trofeum kryło. Dobra, ale zobaczmy. O, strzałki od Jokera. Znowu. Tu pusto. I zobaczmy. A, dobrze myślałem. It wasn't Gordon. Crane's gas must have affected me more than I thought. Lost, little bat? Having trouble figuring out what's real and what's just a figment of your twisted little mind? Same here. Just roll with it, bats. It gets easier once you get in. It really does. No i bardzo ładnie. No i to mi się teraz perfekcyjnie udało zepsuć. Przez bar. Aż mi to zabolało, naprawdę. A i wszystkie gryzi szczęki. Gdzie ja w ogóle jestem? Wyzwania zagadki. Placówka medyczna ciągle. No. Myślałem, że to będzie jako... Myślałem, że to będzie jako osobna lokacja traktowana, ale widzę, że nie. Patrolling down there. I've told them all you're on the way. So here's the deal. If you could find a way to get to Harley without anyone realizing, I'll give you your next present. Fail, and the old codger dies. Hell, I may even give you Harley. It looks like you could use a new sidekick. Hmm. Okay, mapka. A map will always help those who are stuck. Oj, tutaj coś jeszcze jest, widzę. Jakaś zagadka. Traf. Trąf, misia Bella. Bane odnalazł przyjaciela. No, to jest aż za proste. Jedyny misiek w okolicy. Bane.
No, to jestem tak z komiksów, widzę trochę brany. Mistrz strategii, zdolność koncentracji, niezwykle silna reakcja na jad, zapewniająca znacznie zwiększone możliwości fizyczne. Chce pokonać Batmana i wszystkich, którzy rzucą mu wyzwanie. Nie ten guzik. Tu. Okej. Okay. Ciekaw jestem, jak to będzie teraz wyglądało. Znaczy, bo w sumie... Okej. Okay. Mam nadzieję, że nie było tego uderzenia lekkiego słychać. Teraz muszę zrobić to, co w sumie uwielbiam robić w grach z serii Arkham. Czyli przejść tryb łowcy. No problem. Nothing's getting past me. Batman'll be a dead man, and I'll be famous. Whatever. Get over there and keep looking. Now go! Dobra, pogadali. Wracając, to z wielą rzeczą Arkham, czyli przejść tryb łowcy bez wykrycia. Ej, co jest? Kto tam wisi? Widzicie to? Mogę z za rogu. Okej, widzę, że Harley jest też traktowana jako jeden... Znaczy w sumie czemu nie miałaby być traktowana jako jeden z tych przeciwników. Dobra, albo nie ma muzyki. Ładnie. Albo nie ma muzyki, albo po prostu ja jej nie aż... Albo ja jej zbyt dobrze nie słyszę przez to, że mam... ściszone. No i dobra, tutaj czterech zdjętych. Została jeszcze Harley. Ale tu... Kto tu wisi? Plus widzę, że jest tam kaseta. Ej, poważnie, kto tam wisi? Nawet nie jestem w stanie sprawdzić. Słuchaj, nie wiem, czym zauważył w ogóle cokolwiek przez te szyby. No i dobra, tutaj czysto. Znaczy, to nie jest takie pełnoprawne. To nie jest takie pełnoprawne pomieszczenie łowcy. Tutaj po prostu trzeba zrobić to cichcem i tyle. O, się tutaj nie wejdę, ale o, proszę bardzo. Co na górę? Trofeum. Czemu teraz? Dopiero mogę robić ten knockout przez szybę. You took longer than I thought. He's out of control. He's trying to prove something. I'm not sure I can stop him this time. You'll do it. Batman, listen. We're not alone. He's got something else down there. I don't know what it is. What a blabbermouth! Spoiling the surprise! Be quiet. Oh, am I getting to you? Am I? Good. You're going to love this next bit. It wants Dr. Young's login. Never mind that. Get behind me. Now. Bane. Bane? I thought he broke out of Blackgate. Cut me down. Who did this to you? Dr. Young, the Bruja. She drained the venom from my blood. Must stop. Sorry, Hasbane. The good doctor won't be a problem much longer. How do you like my puppet? What say we cut him down? Aha.
Czyli Bane bez jadu to taki mały chuderlak. Napompuj go jadem, to masz wielkie bydle. Ha, nawet się nie przejął. I właśnie przerzucił mnie przez ścianę. Do kotłowni. I muszę z nim walczyć. Czekaj, nie tak. No. O. Jak z tym mutantem na początku. Teraz bijemy. Nie, to był bardzo zły pomysł. No, powodzenia życzę. O, jeszcze ma widownię. Jedenastu typa tu jest. Dobra. No ty sobie jaja robisz, przecież ja to bym jednym... Uff. Jednym zamachem to je... Może dobra, może nie ja. Ale jednym zamachem to byś mógł wszystko mu zdjąć. Od razu. Dobra, to mi się nie udało. Tak, zostaw jego. Skup się na... Na nich. A, okej. Okay. Czyli widzę, w tej części nie mam, nie jestem niewrażliwy podczas knockoutu. Trochę szkoda. Kurde, i teraz jestem na jednego strzała. Dobra, czyli teraz po prostu muszę przejść to perfekcyjnie. Uff, nawet nie będę myślał, jaki prałem, ja nie oberwałem. Rzut. Unik. No, rzucaj. Wow, dziwo, rzucił totalnie w innym kierunku niż ja byłem. Batarangiem. Dobra, typa później. Uff. Minimum. Właśnie animacja zepsuła, bo gości ma dalej to przełączone. O, tutaj nie ma tego głównego. Cyk. Batman, you okay? I'm fine, Jim. Where's Quinn? Gone. Must have gotten loose while Bane was throwing you around. We need to get you off the island. I'm not a rookie. I can handle myself. Wiedziałem, że wyleci przez ścianę. I autko warte co najmniej 2 miliardy leci teraz na dno morza. Jim, get back to the mainland. It's too dangerous here. I don't like leaving you here. Radio claims he's planted bombs all over Gotham. Gotham will panic. You're needed there. We're ready to go now, sir. Bane called Dr. Young Bruja. What does it mean? It's Spanish for witch. Bruce Wayne, polyglota. Oracle, go through the city's computers.
Pull up all you can find on Dr. Young. I'll go through anything you find once I get to the cave. A bat cave? On Arkham Island? I built it years ago. It's best to plan ahead for situations like this. How'd you manage to keep this a secret? It's me, remember? So do you think Dr. Young's been experimenting with Venom? The same chemical that turns Bane into that animal? Yes, I'm worried. Bane seemed even more powerful than usual. Joker wants the Venom, and that can only be trouble. I'm heading to Dead Man's Point in Arkham North. I'll contact you once I'm in the Batcave. Wow. Nieźle. Dobra. Znajdź wejście na klif u Marlaka w północnym Arkham. Spoko. A, no tak. Jeszcze nie mam... Jeszcze nie wpadli tutaj na przyspieszenie. Więc szybować nie mogę. Ale mogę zrobić szybkie łubu-dubu po mordach. Do dwóch typa naraz? Jeden cios pięścią, a dwóch typa rozwaliłem. Myślałem przez chwilę, że to popsułem, ale... Na szczęście nie. No i musiałem się odezwać. Jakby weszły dwa krytyki, to bym miał 25 chyba. Dobra, myślę, że jeszcze do tej mini Batjamy mogę się przelecieć, nie? Yeah, I know. I once saved an unfortunate inmate from leaping off into the rocks below. I found a cave entrance and over the years have moved a number of supplies here. It's a regular home away from home. Dobra, czterech typa. Nic więcej. Dobra, nie, potem będę łaził i szukał zagadek. Póki co lecę do mini Batjamy. To jest w ogóle chyba najlepsze, żeby tego gościa się pozbyć. Naładować sobie... Jezu, ja tak lubię tą kontrę! On wygląda tak kozacko. Leci na ciebie tyk... Tyk. Leci na ciebie typ, a ty robisz co? Blokujesz. A to jest zwykły blok, że blok i atak. Tylko to jest połączy blok z atakiem i kontratakiem. Bo blokujecie... od gościa atak, walicie mu potem w krocze, a potem walicie mu w ryj. Dysz. Szybkie, tyś. Gościa nie ma. I ty ledwo wie w ogóle, co się stało. Dobra. Wejście na klif odnalezione. Czy bardziej jaskinia. O, nie wiedziałem, że mogę w trakcie lotu zmienić sobie kamerę. Oj, proszę bardzo. Kolejna rzecz od tego. Tu na szczęście nie ma żadnych megafonów, więc to wydaje mi się, będę w stanie wam puścić. Tak, normalnie. We were doctors, politicians and teachers. We have been the organ cleaning the arterial filth from the city. We have been its servants, giving all to protect it. And still it has chosen to hurt us. Okej, okay. Spodziewałem się czegoś dłuższego. O, czaszki, jak miło. O, proszę bardzo, kolejna zagadka. Znaczy, zagadka, kolejne trofeum człowieka zagadki. Ile tego już będzie w sumie? Ja, no, z tym to bym polemizował. Chyba to już będzie zagadka w sumie. 32 na 240. To chyba około 12%, tak mi się wydaje? Może 15%? Juhu! Ale on to jest dobry. Znalazł to... Znalazł
to tutaj wejście przez przypadek. Więc przerobił sobie tutaj skałkę na drzwi, po czym wydrylował całkowicie, może nie to, ale na pewno to przejście. Chociaż nie, dobra, to jest akurat chyba naturalna formacja. No, poprzenosił sobie żelastwo, poprzenosił sobie... No to, no dom, jaskinia. Poprzenosił sobie żelastwo, rzeczy... Co to robi Batwing? I tak dalej, i tak dalej. I jeszcze na sam koniec... Zrobił to tak, że absolutnie nikt się nie dowiedział. Like she was experimenting on the Arkham patients. This new chemical only barely resembles the original venom compound. There are a number of changes that appear to amplify the strength of the drug. Multiple references to a Titan formula. Even a small amount could trigger a venom-like transformation in the host, eliminating the need for the storage tank Bane requires. Hang on, these notes aren't complete. The formula is missing. That must be the secret Dr. Young is hiding. If Joker gets his hands on this, he will create an army of 1,000 Banes. My god, is Joker crazy enough to do that? What am I saying? You've got to stop him. Dlaczego? Pazur. Pazur to rodzaj haka, którym można przyciągać różne przedmioty. Pazurem możesz również przyciągać przeciwników. Mam tylko pytanie. Dlaczego ty nie wziąłeś tego ze sobą? Tylko to specjalnie tu czekało. Going after her. She was heading to the mansion with cash. I'm going up top via the catacombs. Dobra, czyli mam iść gdzie? Gdzieś tam. Okej, wyzwania. Jestem w jakichś jaskiniach. Nieźle. I tu też są te cholerne gryzi szczęki. Dobra, cio. I tutaj życiorys naszej babeczki. Gęż intelektualny, trudno we współpracy, mocno skupiona na ambicjach zawodowych, nie toleruje ludzi przeszkadzających jej w pracy. Ta jedna cecha jest wspólna i dla niej, i dla Batucha. Nie. Kurde, żałuję, że w tej części nie ma tego. I poleciały. Żałuję, że w tej części nie pomyśleli o szybkich użyciach gadżetów. Na przykład jakbym chciał użyć w walce Pazura, to mogę, nie? Ale wtedy to wygląda tak, że muszę wyciągnąć go, bo batarang po prostu wciskam i leci batarang, nie? Tylko muszę sobie dokonać kombinację z tym. Pazur muszę autentycznie wyciągnąć i wstrzelić w typa, żeby go złapać i przyciągnąć do siebie. A w sumie czekaj, pokaż mi, może jest na to combo? Jest co, detonator szerokiej częstotliwości, detonacja zbliżeniowa, nie, niestety, ale nie. Czyli dopiero te, bo w Arkham City też na przykład, żelu też mogę użyć w walce, nie? Tylko, że na przykład teraz, tutaj musiałbym wyciągnąć żel, postawić go, no nie powiem, że odejść, nie? Ale postawić go? I zdetonować. Do tego czasu, podczas nakładania tej animacji, ja mogę na spokojnie dostać co najmniej raz w pysk. Przez to, że się nie nałoży. Pazur jest troszeczkę łatwiejszy, po prostu mam od razu celownik jak z batarangiem, naciskam i przyciągam typa. Więc to jest dość proste. A w Arkham City i w każdym innym Batmanie dalej, took a little longer to find him than you figured it would. Oh, I'm sorry. I'll try and be more precise next time I'm planning an island takeover. Hey, I didn't mean... What criticism I can take? I mean, I'm not perfect. Well, come to think of it, I'm pretty close to perfect, aren't I? Well, no bez jaj, przecież na spokojnie dałoby się to chwycić. Nawet jest zasięg.
okej? I'm sorry, boss. I didn't mean it like that. Please. Dobra, ty cicho. Joker, you got a problem with my generous nature? I guess not. Thanks. Oh, don't mention it. Let's just consider the matter closed. Did I ever tell you the one about the guy who came home to find his wife a paraplegic? Stary, grabisz sobie u Jokera. A dobrze ci radzę, nie grab sobie. Bo możesz nie przeżyć. Okej. A nie, dobra, mogę użyć. No. A, no właśnie, tylko to jest takie po prostu złapanie i dociągnięcie. A w Arkham City i dalej to jest złapanie i taki doskok do typa. Nie ma nóżki. To jest taki mega po prostu mocarny doskok do typa, który może przenosi was momentalnie w inne miejsce w walce, a dodatkowo jeszcze ten. Zadajecie podwójne obrażenia od normalnie. Od normal... dwa razy więcej obrażeń niż za normalny atak. No ale to... no to już musisz dać. A, dobra, po prostu nie pomyśleli tutaj, żeby to ułatwić ludziom i... O, tam w ogóle... jakaś tam... tutaj trofeum... i nic więcej. Jakaś taśma tu jest... podejrzewam, że do kroka. Tak? I to tyle! Dlaczego? Dobra, i tu jest co? Kombinacja z batarangiem. Zwiększa moc kombinacji, umożliwiając powalanie zbirów. No dobra, niech będzie. Okej. Na razie życia nie potrzebuję aż tyle. Więc chyba potem pójdę w moc batarangu. Ewentualnie w multirang. Albo zdalną kontrolę. No któreś z tych dwóch, z tych trzech. Dobra. Open the door. Obviously. Whoa! No otworzyć, stary, to miałbyś mnie zaraz przed sobą. One of Joker's oldest aliases. So, Joker pays Dr. Young to create his army, and then all of a sudden he stops. Doesn't make any sense. Co nie? No. Ej, prawie. No, teraz tak idealnie. Dobra, ale myślę, że na tym już sobie zakończę. A dalszą eksplorację... czytaj tego, co się dzieje za tamtymi drzwiami. Zajmiemy się od kolejnego odcinka. Ale kurde. Oh, you found that one. Sorry, it wasn't much of a challenge. I was running out of time. Ta, na pewno. Tego, co się kryje za drzwiami i tak i dalej, będziemy się dowiadywali, czy będziemy to ogarniali w kolejnym odcinku. A na razie żegnam się z wami. Ale kurde, the plot thickens. Czyli co? Joker przestał płacić? Albo ona zorientowała się, dla kogo pracuje i przestała przyjmować te pieniądze? Chociaż w sumie, czy da się nie przyjąć przelewu? No,
Więc jeszcze do ustalenia. No, ale ewidentnie... Nie, no, wydaje mi się, że nie. Ale tak, no i ona teraz chce zabrać te notatki. Czytaj, tak jak Batman powiedział w Batyamie. Wróć, w mini Batyamie. Tego, co... Czekajcie, co to tam było? Receptury na to brakuje. Czyli pewnie to jest ukryte tam w tej posiadłości Arkham, gdzie poszła z Cashem. A póki co... Znaczy, no i opcja jest taka, albo ona chce to zabrać i gdzieś naprawdę dobrze schować, albo chce to po prostu zniszczyć, ale biorąc pod uwagę, co się chwilowo o niej przed chwilą, czy coś, o czymś, coś się o niej dowiedziałem przed chwilą, no to nie wydaje mi się, że chciałaby to zniszczyć. Chociaż byłaby w stanie pewnie odtworzyć to z pamięci, ale ja tam w głowie nie siedzę. No dobra. Kończę materiał, widzimy się w kolejnym. Cześć.